Czas na, dziękujemy gościom, czas na Klinikę Sztuk Pięknych i historia pani Barbary. Basia jest energiczną 32-latką, którą życie dotkliwie doświadczyło. Doszłam do wniosku, że chyba nadszedł najlepszy moment, żeby duże rzeczy zmienić sobie. Jestem krytyczna wobec siebie, stąd moje zgłoszenie do programu. Od dziecka była typową kobietką, czyli przebieranie, malowanie. Zawsze to było na pierwszym, może nie na pierwszym, ale bardzo ważnym miejscu w jej życiu. Wypadek przykuł kobietę do łóżka na długi czas, a opiekę nad nią sprawowała najbliższa rodzina. Miałam wypadek na nartach, kompletnie moja noga lewa była połamana, piszczel, kolano. No człowiek w takich sytuacjach zdaje sobie sprawę, że musi poprosić o wszystko. Nauczyłam się prosić. To pierwsze. Sorry. Powolna rekonwalescencja i brak ruchu spowodowały, że Basia przytyła ponad 20 kg. Basia rzeczywiście zaczęła rosnąć. I to było widać dla nas jako przeciętnych jakby odbiorców jej postaci. Barbara zwalczyła nadwagę i wróciła do formy. Jednak na ciele kobiety zostały ślady. Jej piersi straciły jędrność. One są bardzo ciężkie. Są puste i tak naprawdę rozlewają mi się. Postanowiłam, że zacznę myśleć o sobie, zacznę realizować swoje wewnętrzne plany, swoje marzenia i na razie mi się udaje. Dzięki temu programowi. Doktor Adam Gumkowski to doświadczony specjalista chirurgii kosmetycznej, który postara się zwalczyć kompleks Basi. Dzień konsultacji lekarskiej to ważne wydarzenie dla każdej pacjentki. Od decyzji doktora zależy zakwalifikowanie do operacji. Dzień dobry. Witam Gumkowski. Proszę na uszanie. Przytyłam 20 kg i schudłam. No i wygląd piersi się dużo zmienił. Ile pani ma lat? 32. Czy pani była? Nie. Proszę się rozmawiać. Rzeczywiście piersi troszeczkę obwisły. Założymy pani siatkę na pierś. Za pomocą tej siatki podniesiemy cały gruczoł do góry. Ma pani jeszcze blizenkę. Tą blizenkę możemy spróbować uzupełnić tkanką tłuszczową. Troszeczkę może laserem ją rozmyć. Ona też się troszeczkę tam rozmyje. Przy takich dużych wzrostach i stratach masy ciała, no niestety piersi są zwykle pierwszym elementem, który ulega zniszczeniu. Założenie siatki na piersi z transferem tłuszczu jakby załatwi nam sprawę. Metoda praktycznie pozostawia żadnych śladów, ponieważ ślady po włożeniu nici są powiedzmy milimetr, 2 mm. Bardzo się denerwowałam, ale po tym, co wyjaśnił mi pan doktor, tak naprawdę nie mogę się doczekać zabiegu. Jeśli przejdę cały okres rekonwalescencji, to pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to kupię odlotowy kostium i wyjadę do ciepłych krajów. Klinika Sztuk Pięknych za nami, a jeszcze więcej piękna przed nami, proszę Państwa. Tak.